Rosza Avdiej. No, wróciłem do piwnicy, bo postanowiłem schyłek życia spędzić w porządnym towarzystwie. A w Kubę nie wracałem, bo schyłek życia nie nadchodzi. Często mnie pytają, czy ja zapomniałem powiedzieć właśnie. Zapomniałem, tak, powiecie, tak. Prawdziwy konferencjer, jak on mnie fajnie przedstawił, prawda? Prawdziwy przedwojenny konferencjer. Podtrzymuje wszystko, jakby stonąć. Proszę, jakbyś się urodził przed wojną, też byłbyś Polakiem. Przed pierwszą wojną to miałbym trudności. Wtedy to ja byłbym Rosjaninem. No wtedy nie wiadomo, czy ja bym sobą kumplował. No. Ale że ja wiedziałem, że ty jesteś nietolerancyjny. O, proszę bardzo, oto przykład polskiego nacjonalizmu i ksenofobii. W tym kraju nie da się być prawdziwym patriotą. Proszę Państwa, często mnie pytają, czy ja przypadkiem nie urodziłem się w Odesie. Znaczy, ja namawiałem mamusię, żeby mnie urodziło w Odesie. Prawie się namówiłem. Ale Odessa, ja jak zamknę tak oczy i widzę odeską ulicę, bo Mojsze, ty dlaczego tak wczoraj krzyczałeś na swoją żonę? Bo mi nie powiedziało, na co wydała pieniądze. A dlaczego dzisiaj tak na nią krzyczałeś? Bo mi powiedziała. A wiecie, jak wygląda teatr w mieście Odessie? Nie, wy nie wiecie, jak wygląda teatr w mieście Odessie. Siedzisz publiczność przed zamkniętą kurtyną. Siedzi pół godziny, siedzi godzinę. Jakiś śmiałek otwiera kurtynę, a z drugiej strony siedzi druga część sali. Ej, mańczyki, wyrasiocie w sonie na pokończyki.